Wnioski formalne. Pan poseł Berkowicz, Konfederacja, bardzo proszę. Od kilku miesięcy Izrael bombarduje niekierowanymi rakietami jeden z najgęściej zaludnionych obszarów na świecie. Używa też swojej specjalności, białego fosforu, który nie tylko uniemożliwia oddychanie, ale przykleja się do twarzy i płonie, i jedynym ratunkiem jest odciąć sobie policzek. W efekcie przez 4 miesiące wojny z Palestyną zginęło wielokrotnie więcej kobiet i dzieci niż przez ponad 2 lata barbarzyńskiej agresji Rosji na Ukrainę. A pan, panie marszałku, wczoraj powiedział: Izrael broni się przed agresją Hamasu. Apelujemy do Izraela, żeby respektował prawa ludności cywilnej, ale nie podważamy jego prawa do obrony. O Putinie mówił pan, że wgniesiemy go w ziemię, a tutaj pan apeluje. I co gorsza, od 3 lat Polska nie ma swojego ambasadora w Izraelu, a Izrael swojego ambasadora w Polsce ma, i to jeszcze takiego, który co rusz obraża Polaków. Domagam się wydalenia ambasadora Izraela z Polski. Domagam się wydalenia ambasadora Izraela z Polski. Dość polityki na kolanach. I mam... Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę o opuszczenie mównicy. Panie pośle, zwracam pana uwagę, że jeżeli zamierza pan podejmować ze mną polemiki, to jest do tego formuła publicystyczna, a nie formuła wniosku formalnego. I nadużył pan tej formuły właśnie w tym momencie. Pan poseł nie zgłosił żadnego wniosku formalnego, to było wystąpienie publicystyczne, więc nie znajduję przedmiotu, w którym mógłby być wniosek przeciwny.